Kiedy po raz pierwszy ciebie widziałem, Karolina? Nie pamiętasz tego, babci byłem sakramentami. A potem z moim bratem Kazimierzem wyszliśmy przed dom i się z Kazią zastanawialiśmy, pamiętasz, Kaziu? Że po tym świecie już chodzi ktoś, kto naszą Karolinę nam zabierze. Kazimierzu, to jest on. W całej krasie, w całej pełni, to jest on. Ja nie będę tobie się, Przemek, odgrażał, że pamiętaj jakby się naszej Karolince coś, bo widzę, że masz braci jak dęby. No więc mimo upału to odrobiny rozsądku jeszcze nie straciłem. Ale z tego, co was poznałem, to jesteście bardzo pasownymi ludźmi. Także życzę wam bardzo serdecznie tego, Karolino i Przemku, że jak za parę lat będzie jakaś uroczystość, okazja, żebyście potrafili sobie w taki piękny sposób spojrzeć z miłością w oczy. Chciałbym wam życzyć tego, żebyście się nigdy do siebie nie przyzwyczaili, nie oswoili się ze swoją obecnością, tylko żebyście całe życie siebie zdobywali. Życzę wam bardzo serdecznie tego, że jak się też kiedyś spotkamy, żebyście wcale tego momentu, tej chwili nie uznali jako szczyt swojej miłości. Tylko najlepiej spójrzcie to dopiero jak na początek. Żeby każdy kolejny dzień to było takie spojrzenie, jakbyście się widzieli na nowo. Przemku, jeżeli to jesteś ty, to weź teraz Karolinę, Barbarę pod pachę. Poprowadź ją do ołtarza i załóżcie wspólnie kościół domowy. Widziałem tutaj w naszym kościele, jak było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, jak pewna para tak pięknie sobie z miłością w oczy patrzyła. I to było najpiękniejsze patrzenie w oczy. Chciałbym wam życzyć tego, żebyście potrafili sobie w taki piękny sposób spojrzeć z miłością w oczy, bo to jest niesamowicie ważne.